Witajcie kochani w trzecim już filmiku. Oczywiście dziękuję za łapki w górę, komentarze. Pozdrawiam Was już na samym początku. Dzisiejszy temat: rozwód i wszystko, co jest z nim związane. Czy istnieje coś takiego jak życie po rozwodzie? Czy po rozwodzie może człowiek normalnie funkcjonować? Jak myślicie? Ci, co to przeżyli, na własnej skórze wiedzą najlepiej. Ci, którzy tego nie przeżyli, nie życzę Wam tego, bo z reguły nie jest to nic miłego. To nawet zrymowało mi się. Ja jestem ponad 7 lat po rozwodzie. Moje życie, owszem, legło w gruzach. W momencie, kiedy wniosłam pozew o rozwód, było mi bardzo ciężko. Dochodziło do tego nawet, że myślałam, żeby ze sobą skończyć, ponieważ nie widziałam sensu życia. Nie widziałam siebie jako samotnej matki. W dużej mierze pomogli mi wyjść z tego moi rodzice. Ojciec dziecka właściwie umył ręce od wszystkiego i tak jest do dnia dzisiejszego, gdzie dziecko ma 11 lat. W momencie rozwodu miało 3. Założył nową rodzinę. Ma się dobrze. Ale wiecie co? Ja również odżyłam. Jak wspomniałam, potrzebowałam sporo czasu na to, bo prawie 5 lat, no tak będzie chyba z 5 lat, potrzebowałam do tego, aby dojrzeć chyba psychicznie, że to już jest koniec. Był mąż, nie ma męża, jestem teraz ja, jest moje dziecko. Skupiłam się właśnie głównie na dziecku i to dziecko daje mi jak gdyby takiego powera do dalszego funkcjonowania. Gdyby nie było dziecka, pewnie bym się załamała, chociaż nie wiem, co by było gdyby. Powiem Wam szczerze, że pierwsze początki po rozwodzie to było takie wielkie boom, gdzie nie wiedziałam, gdzie mam ręce włożyć i pewnie gdyby nie praca, to za dobrze by się nie skończyło, więc cieszyłam się, że jednak ta praca jest i mam gdzie uciec jak gdyby tymi myślami albo nawet nie myśleć, bo w momencie, kiedy pracowałam, skupiałam się w 100% na pracy i te myślenie o tym rozwodzie, o tym, że coś tam było, że coś uciekło, że coś się skończyło, po prostu odchodziło gdzieś tam, zostawało przed moim miejscem pracy. I tak jak powiedziałam, bardzo dużo zawdzięczam właśnie moim rodzicom, którzy wspierali mnie w każdej minucie, sekundzie, w każdym dniu, w każdym miesiącu po całym tym rozwodzie i do momentu, kiedy doszłam rzeczywiście do siebie psychicznie, chociaż na początku każdemu mówiłam, tak jest super, doszłam, po prostu nie myślę i tak dalej. Jednak wiecie co, w głębi serca gdzieś to boli, bolało. Bo na chwilę obecną już przetrawiłam to, chociaż dalej gdzieś tam jest jakiś uraz i tak dalej. Pamiętam, kiedy otrzymałam już pozew, otrzymałam rozwód i pierwsza myśl była taka, że nigdy więcej nie zwiążę się z facetem. Wiecie, po prostu taki boom na facetów, że wszyscy są niedobrzy, wszyscy są źli. Jednak powiem Wam, że to było złe myślenie, zła droga. Po całym tym moim rozwodzie odczekałam jakiś czas, były jakieś przygody, spotkania, było też, powiedzmy, że miłości i wiem, że nawet jeżeli kończy się w naszym życiu jakiś etap, to drugi etap, nowy, lepszy, zaczyna się. Czy myślałam kiedykolwiek ponownie na przykład o ślubie? Bo często na przykład moi znajomi pytają, czy wyszłabyś drugi raz za mąż, mając takie doświadczenia. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że nie wiem. Z jednej strony jest to jakiś tam, wiecie, bliskość, związek i gdzieś tam jakaś formalność, super. Ale bez tego chyba też można żyć i człowiekowi głowy nie urwą za to, że nie ma papierka, nie ma ślubu, prawda? Jednak,
czy rozwód. A, jeszcze było pytanie kiedyś, czy rozwód zmienia. Owszem, zmienia i to bardzo. Muszę powiedzieć, że u mnie zmieniło się sporo, sporo na gorsze, bo na pewno stałam się wredniejsza. Potrafię czasami po prostu zajść jednemu za skórę. O czym się przekonałam choćby nawet niedawno, ale to na inny filmik. Tak jak mówię, jest to przeżycie, dla mnie było przeżycie traumatyczne i gdyby nie bliscy, to pewnie nie rozmawiałabym z wami tutaj, nie byłoby mnie, nie byłoby nawet w planach moich gdzieś tam nagrywania wideobloga. Jestem z siebie dumna, zadowolona, że podjęłam taką właśnie decyzję, że zakończyłam pewien etap w swoim życiu, rozpoczęłam nowy etap w swoim życiu, gdzie jestem prawie szczęśliwa, bo nie powiem, że jestem do końca szczęśliwa. Ci, którzy będą mnie dzisiaj bądź jutro, nie wiem, oglądać, wiedzą dlaczego. Do końca, tak jak mówię, nie jestem szczęśliwa. Szczęście daje mi dziecko, chociaż momentami wkurza mnie tak, że jakbym mogła, to bym ją rozszarpała. Ale jest to mi jedna z najbliższych mi osób i dla niej postanowiłam walczyć. Walczyć o siebie, walczyć o lepszą siebie i postanowiłam, że wytrwam i ułożę sobie życie tak, żeby tym razem już nie cierpieć. Czego też i wam, kochani moi, życzę. Tym kobietom, które przeszły rozwód, również i mężczyznom, bo to nie zawsze mężczyzna jest winien. Pamiętajmy, rozwód to nie jest koniec świata. Nawet jeżeli w pierwszej chwili, w pierwszym momencie jesteśmy tego zdania, że nic już nas dobrego nie czeka, to już jest koniec. Uwierzcie mi, można się z tego podnieść. Tymczasem życzę wam miłego wieczoru i pozdrawiam serdecznie. Pa!